Serdecznie witam wszystkich Państwa na 13. gminnym przeglądzie tańca roztańczone przedszkolaki. Leczniutkim ukłonem, uśmiechem radości witamy wszystkich tu zebranych gości. Taniec jest jak jedzenie czekolady, z każdą chwilą chcemy więcej. Usiądźcie więc wygodnie, bo zaraz zaczynamy. Najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia, jest samym życiem. Tymi słowami jest mi bardzo miło powitać wszystkich zebranych na 13. gminnym przeglądzie tańca roztańczone przedszkolaki. Naszą imprezę rozpoczęliśmy w wspomnieniu z ubiegłego roku o pewnej Zosi, która została w pamięci przedszkolaków z Rzegociny, a układ taneczny przygotowała pani Joanna Sroka. Jeszcze raz brawa dla występujących dzieci. Jako pierwsi wystąpią przed państwem przedszkolaki z przedszkola publicznego z Rzegociny. Grupę pieczołowicie przygotowywała pani Dominika Adamczyk-Krawczyk, a dzieci zatańczą do miksu tanecznego. Dominiki. Myślę, że król popłu byłby z dzieci dumny. Brawa. Na scenę zapraszamy przedszkolaki z Bytomska. Pani Katarzyna Widła otoczyła grupę troską, a dzieci zatańczą poloneza. Brawa dla nich. Słuchajcie właśnie.
tańczą na scenie taniec myszek Miki i Mini. Gromkie brawa. Dzieci z przedszkola z Rozdziela. Swoje serce w przygotowanie grupy włożyła pani Barbara Frączek-Orzeł. A przedszkolaki zatańczą do utworu Polka Dziadek. Kojarzy się Państwu z czym? Z latem. Rozbrzmiewa on od lat na falach Polskiego Radia jako ramówka audycji Lato z Radiem. Brawa dla przedszkolaków i Pani Basi. Występy zakończą przedszkolaki z Żegociny. Do występu przygotowywała grupę Pani Monika Badyla, a dzieci wystąpią do miksu tanecznego. Przywitajmy ich brawami. A drugi z kolei uczy języka kaczuła. Brawa dla dzieci. Serdecznie.
serdecznie gratuluję wszystkim przedszkolakom wspaniałych występów na scenie. Chciałam serdecznie podziękować paniom wychowawczyniom, które włożyły bardzo dużo trudu, żeby pokazać takie piękne występy. Szczególnie gorąco gratuluję paniom, które po raz 13 musiały wymyślić taniec z przedszkolakami. Jest to bardzo trudne. Gratuluję pani Basi Prączek-Orzeł, pani Małgorzacie Machaj i pani Katarzynie Widła. Te trzy panie od początku są z nami i co roku przygotowują, wymyślają piękne występy, aby wystąpić tu na tej scenie. Także serdecznie panią gratuluję. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem tych pięknych umiejętności. Jak patrzyłem na was, byłem po pierwsze wzruszony, a po drugie dumny, że jestem wójtem tak wspaniałych tancerzy. No.